Na terenie powiatu wejherowskiego przygotowano 200 miejsc dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Dwie pierwsze rodziny przyjechały do Dąbrówki w gminie Luzino już w poniedziałek. Najpierw będziemy wypełniać te ośrodki, które są dedykowane, w których już czekają przygotowane pokoje z wyposażeniem, z opieką, z wyżywieniem. Najpierw tam będziemy kierować uchodźców, a dopiero potem będziemy korzystać z Państwa zasobów, jeżeli taka będzie potrzeba. Dlatego też proszę zgłaszać deklarację, jeżeli ktoś chce przyjąć uchodźców, i wtedy bezpośrednio w prywatnych obiektach będziemy też umieszczać, jeżeli będzie taka potrzeba. Deklarację można złożyć pod numerem telefonu 58 kierunkowy 572-9440. Jest to numer do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który czynny jest całą dobę. Również pod wskazanym numerem można uzyskać informację, jakiego rodzaju pomoc jest jeszcze potrzebna, których rzeczy dla uchodźców obecnie najbardziej brakuje. Przez sobotę i niedzielę zebrano tony potrzebnych rzeczy. Nie brakuje żywności, pieluch, chemii użytkowej czy wody. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego okazali bardzo wielkie serce, że są solidarni z Ukrainą i bez żadnej zachęty, po prostu wszyscy z potrzeby serca zaczęli przynosić dary. Mamy bardzo dużo tych darów, za co bardzo dziękujemy. Niemniej jednak musimy na chwileczkę przerwać tą akcję, dlatego że też musimy to posegregować i nie chcemy, żeby cokolwiek się zmarnowało, to co Państwo przynieśliście, i chcemy tą pomoc dedykować do konkretnych rodzin, do konkretnych osób, które tutaj będą na terenie naszego powiatu. Zbiórkę organizowali Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie, Starostwo Powiatowe przy współpracy Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Gryf, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Widzialna Ręka. W tej chwili koncentrujemy się na porządkowaniu, układaniu tego wszystkiego w określonych punktach. Współpracujemy w tym zakresie bardzo blisko z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jesteśmy cały czas na telefonach, dzisiaj mieliśmy spotkania też organizacyjne w tej sprawie, więc żywność, wszystkie te produkty, które będą służyć tutaj tym uchodźcom na miejscu, są tutaj zgromadzone. Tak samo wszystkie inne środki i artykuły chemiczne czy kosmetyki także będą kierowane tutaj do punktów na konkretne żądanie, życzenie opiekunów tych punktów w porozumieniu z uchodźcami na miejscu. Przypominamy, że wszelkie aktualne informacje dostępne są pod całodobowym numerem telefonu 58 kierunkowy 572 9440.